Serdecznie witam wszystkich obecnych na tym miejscu, wyznawców naszego zboru, gości licznych, studentów studium zaocznego w USTH, jak również gości, którzy przybyli. Witam także internautów, którzy nas słuchają w ten szczególny dzień. Każdy dzień jest szczególny, znaczy każdy sabat jest szczególny, ale niektóre sabaty są wyjątkowe. W Starym Testamencie taki sabat wyjątkowy nazywano Wielkim Sabatem. Ja wierzę, że dzisiaj również mamy taki wielki sabat z okazji pamiątki stworzenia i zbawienia, z okazji też i wdzięcznych darów, jakie Bóg nam daje. Do tych myśli, które studenci czytali, wrócimy pod koniec rozważań, a ja chciałbym odczytać wiersz z Księgi Proroka Malachiasza, rozdział pierwszy i wiersz drugi. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan? Ja jednak umiłowałem Jakuba. Czytaliśmy, mówi Pan, umiłowałem was. Ja wierzę, że dzisiaj w jakiś szczególny sposób możemy odczuwać miłość Bożą. Lekcja szkoły sobotniej, lekcja biblijna, mówiła nam o tym największym darze, jakim jest ofiara i dar Jezusa Chrystusa. Jak również patrząc na te dary, które są przed nami, również odczuwamy, że Bóg potroszczył się o nasze zbawienie, ale równocześnie zaopatruje nas we wszystko, co potrzebne jest do życia, także doczesnego. Może na wstępie ktoś być zdziwiony tym, że ja Ezawa nie umiłowałem. On się nie dał miłować. A Jakuba umiłowałem. Chciałbym krótko na wstępie zwrócić uwagę, jak wyglądało życie tego, którego Pan umiłował, a jak wyglądało życie Ezawa, o którym czytamy, że Pan go nie miłował, nie mógł go miłować i tak dalej. Już w pierwszej księdze Mojżesza, w 28 rozdziale, myśmy cały rozdział czytali, to jest tam informacja podana, że Jakub wyruszył z Berszeby, udał się do Haranu. I dalej jest opisane, jak ta wędrówka wyglądała. A przede wszystkim ja zawsze staram się wyobrazić, jak to musiało się dziać, gdy Jakub opuszczał dom. Bardzo był z natury, jak historie jego życia mówią, takim domatorem. Lubiał dom, lubiał nabożeństwa domowe. Nade wszystko miłowała go matka i on wzajemnie tą miłość przekazywał, odbierał. I oto czytamy, że musi dom rodzinny opuścić. Możemy sobie nawet wyobrazić, jak to musiało się dziać. Musiał pożegnać się z matką. Gdy po 20 latach wrócił do domu, niestety jego ukochanej matki już nie było. Wyruszył i szedł. Ja sobie wyobrażam ten rejon Berszeby. To jest rejon jakiś, może nie wysokie góry, ale są wzgórza. Na każdym pagórku na pewno przystanął. Jeszcze raz spojrzał w kierunku domu rodzinnego. I tak za którymś kolejnym pagórkiem dom mu zniknął
a przed nim była trudna, niebezpieczna droga. Wreszcie przyszedł na pewne miejsce. Nie było już przytulnego namiotu, przytulnej ręki matki. Kładł się na ziemi, pod głowę położył kamień, no i tam te wszystkie doświadczenia są spisane. A kim w tym czasie był tym, o którym jest powiedziane, że Pan go nie miłował? Był bogatym księciem i to wszystko, co chciał, i tak otrzymał. Tam była walka o pierworodztwo. Jeżeli chodzi o pierworodztwo, to Jakub umiłował te rzeczy duchowe. Jego jakimś szczególnym zainteresowaniem było, aby mógł być praojcem Mesjasza, kapłanem w domu. A Jakub Ezawowi tylko chodziło o tą część majętności, które dawało pierworodztwo. I oto możemy popatrzeć, jak to wyglądało. Jest następnie opisane, że dotarł tam do domu, do miasta, gdzie jego potomkowie byli, i czytamy, że zamieszkał u Labana. Następnie też czytamy, że umiłował Rachelę. Zresztą jest takie piękne słowo tutaj powiedziane, że była piękna, dlatego ją umiłował. Ale czytamy, że spotykał się ze swoim teściem Labanem, który go oszukiwał. To tak często bywa, żeby poznać smak grzechu, żeby poznać, co to jest oszustwo. To dopiero poznamy oszustwo wtedy, kiedy sami jesteśmy oszukiwani. No i tak było w wypadku Jakuba. Znamy tą historię. A w tym samym czasie kim był Ezaw? Bogatym księciem. Wszystko mu się układało w życiu. To, co chciał, otrzymywał. Ale popatrzmy dalej. 32 rozdział, gdy czytamy. Nie będziemy tych rozdziałów czytać, bo dokładnie te historie znamy. Może jakiś tam krótki fragment tylko odczytamy. Po 20 latach na zlecenie Boże wraca do domu. I tak pewnie myślał o tym, że gdy wracał do domu, te grzechy, których tam dopuścił się w stosunku do ojca, do Ezawa, że oszukał, a to tak trawą oczywiście zarośnie. Po 20 latach już nikt o tym nie będzie pamiętał. Musimy pamiętać o jednym. Wszystko zarośnie trawą, ale grzech nie zarośnie trawą. Po 20, po 30 latach on nam się przypomni. Chyba że złożymy go u stóp Golgoty. Chyba że ofiara, tak jak mówiliśmy dzisiaj w szkole sobotniej. A jeżeli nie złożymy, jeżeli nie wyznamy, jeżeli nie naprawimy tego, co da się oczywiście naprawić, a nade wszystko ofiara Jezusa Chrystusa, ofiara baranka, to po wielu latach przypomni się. I oto jest opisane w 32 rozdziale, że wraca. Starał się swoim systemem bystrym przekupić Ezawa. Część swoich trzód przekazał jemu, jakby przez to chciał powiedzieć, ale nie idę po pierworodztwo, to wynikające z materialnych korzyści. Ja mam tyle, że mogę nawet tobie dać. Ale jaka odpowiedź była? Że oto Ezaw idzie i 400 mężów z nim. Jakub jeszcze używa swojego sprytu, swojej inteligencji, aby z tego jakoś wyjść.
czytamy, że podzielił obóz na cztery części, a na końcu była jego ukochana żona Rachela, była z Benjaminem, ale to niewiele dawało. Znaczy z Józefem, później Benjamin się pojawił również. I zrozumiał, że jeżeli go Pan nie uratuje, to nic go już w życiu nie uratuje. I poszedł nad potok Jabok i tam walczył. I tam się modlił. Panie, jeżeli Ty tego lęku ze mnie nie zdejmiesz, jeżeli Ty nie uratujesz, to nic mnie nie uratuje. Tak. Czytamy też, że anioł przymierza, sam Jezus Chrystus przyszedł, walczył. Będziemy całej tej historii wspominali, ale wynik tego był taki, że rano, kiedy zrozumiał, z kim ma do czynienia, to uchwycił się go i powiedział: nie puszczę ciebie, aż mi pobłogosławisz. On się zapytał, jakie twoje jest imię? No Jakub, oszust. Nie będziesz się nazywał Jakub, będziesz się nazywał Izrael, to zwycięzca. Ja sobie to, nawet możemy sobie to wyobrazić, jak po tej nocy spędzonej w tym ciężkim położeniu. To czasem tak nawet bywa, że kilka godzin nocy jakiegoś niepokoju, to ktoś rano nas zauważa, co się z tobą stało, jak ty wyglądasz. I czytamy, że Jakub wychodzi zmęczony, kuleje, podpiera się laską, a naprzeciw idzie Ezaw, o którym czytamy, że Pan go nie miłował. Popatrzmy, jak wyglądało życie Jakuba, którego Pan miłował. Idzie zmęczony, podpiera się laską, a naprzeciw Ezaw, bogaty książę. 400 mężów, w tamtejszych warunkach armia 400 mężów to była duża armia. I tylko dzięki Bogu było słodkie ich pojednanie, ale to tylko dzięki interwencji Boga. Dalej w tym samym rozdziale jest opisane, że wreszcie Jakub jakoś wypełnia te śluby. Idzie do Betel, tam składa ofiary. Wcześniej wszystkie bożki, które mieli, są oddane, zakopane, poświęca się Bogu. No w tym momencie takiego poświęcenia, oddalenia tam też i różnych bożków, które mieli, podziękowanie za dotychczasową drogę, to no możemy powiedzieć jedno. Co możemy powiedzieć? No wreszcie chyba jego życie zaczęło się układać. Te trudy minęły, poświęcił się Bogu, na podstawie ślubów. Czy tak było? Oto możemy otworzyć 34 rozdział, że właśnie po tych doświadczeniach, po tym poświęceniu się Bogu w Betel, po 20 latach, no wreszcie chyba jakoś słońce się zaświeciło w jego życiu. I czytamy, że miał synów 11, potem się ten 12 oczywiście pojawił. Syn miał tylko jedną córkę, Dinę. Możemy sobie wyobrazić, jakim oczkiem w głowie była również ta jedyna córka i dla braci, jak również dla rodziców i dla Jakuba. No i co zrobiła Dina? Poszła. Jest, czytamy, aby zobaczyć, jak też tam się bawią jej koleżanki w tej ziemi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że poszła, no i tam gdzieś była jakaś uroczystość. Tak. Dyskoteka tam oczywiście była. Tak.
No i ona poszła zobaczyć. Nawet nie zauważyła, kiedy z obserwatorki została wciągnięta. I jest opisane, że została zgwałcona przez Sychema. Wiecie, co znaczy gwałt? Dzisiaj, a w tamtejszych warunkach gwałt to było coś gorszego od śmierci. Taki ból przeżywał. Do tego wszystkiego jakoś Jakub w porozumieniu chciał to załatwić, ale dwaj jego synowie, Symeon i Lewi, poszli, wymordowali wszystkich wtedy, kiedy po dokonanej obrzesce wszyscy jakoś trochę zbolali byli i czytamy, że Symeon, Lewi poszli, wymordowali całe miasto. I co Jakub powiedział? Powiedział tak, sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi Kananejczyków. Ja mam mało ludzi, oni się zbiorą i zginę ja, zginie moja rodzina i tak dalej. I znów możemy porównać. Tak wyglądało życie tego, o którym jest powiedziane, że go Pan miłował. A w tym samym czasie... Kim prawdopodobnie był Ezaw, o którym czytaliśmy, że Pan go nie miłował? Bogatym księciem prawdopodobnie. Jemu się wszystko w życiu układało. I dalej, gdy byli w Betelu, czytamy, że jego ukochana żona Rachela, a gdy czytamy historię jeszcze sprzed 20 lat, to była ukochana jego żona. Zakochany był od pierwszego wejrzenia i chociaż służył 7 lat, to czytamy to wszystko tak przeszło bardzo szybko. No, czym jest miłość? I teraz po 20 latach czytamy w Betel od wiersza 16 śmierć Racheli. I czytamy, umarła Rachel, w 19 wierszu jest to wspomniane. Została pochowana przy drodze do Efraty, czyli do Betlejem. A Jakub postawił na jej grobie pomnik. Pomnik ten jest na grobie Racheli po dziś dzień. Jak bardzo uczuciowo związany był, jakąż to smutkiem i tragedią była strata ukochanej żony Racheli, to gdy żegnał się ze swoimi dziećmi, jest to przed śmiercią, jest to opisane w 48 rozdziale, 48 rozdział i wiersz, możemy czytać 7, że po tylu latach Jakub jeszcze nad grobem wspomina, gdy wracałem z Padanu, umarła mi w drodze Rachel w ziemi kananejskiej, gdy jeszcze był kawałek drogi do Efraty i pochowałem ją tam przy drodze do Efraty, to jest Betlejem. Jeszcze po długich latach jeszcze wspomina, że tam umarła mi Rachel. Możemy tylko, czytając te słowa, może nawet obficie, licznie nie rozważając tego wszystkiego, możemy myśleć o tym, jakimś to smutkiem, jakąś to tragedią było odejście, śmierć Racheli. To był ktoś, o którym czytamy, że go Pan miłował. A w tym czasie... Co było z Ezawem? Prawdopodobnie wszystko w porządku. Był bogatym księciem, wszystko mu się układało. Był bogaty, majętny. 37 rozdział i tam wiersze, szczególnie 34. Strata Józefa. Całe swoje uczucie, jakie miał do Racheli,
przelał następnie na dzieci z Racheli, to znaczy Józefa, a później nawet Beniamina. I tego Józefa stracił. Znamy, nie musimy szeroko tej historii opowiadać, kiedy i w jakich warunkach, w jakich okolicznościach. Gdy pokazali mu szatę umoczoną we krwi jako dowód, że chyba zginął rozszarpany przez dzikie zwierzęta, to w 34 wierszu jest napisane: wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. Próbowali go pocieszyć wszyscy synowie jego, wszystkie córki jego, ale nie dał się pocieszyć i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. To był człowiek, o którym w księdze Malachiasza czytaliśmy, że był umiłowany przez Boga. A w tym samym czasie możemy tylko przypuszczać, że Ezawowi, o którym jest coś przeciwnego powiedziane, jemu się wszystko chyba w życiu układało. On był bogatym księciem. Tak. I co dalej? Czytamy w 42 rozdziale. 42 rozdział i 36 wiersz mówi tak. Żywność ta, 42, przepraszam, 36 wiersz. Wtedy rzekł do nich Jakub, ojciec ich: osierociliście mnie. Nie ma Józefa, nie ma Symeona, a chcecie zabrać Beniamina. Wszystko to zwaliło się na mnie. Zwróćmy uwagę. Jakub mówi, kiedy wracają synowie z Egiptu, Józefa nie ma, Symeon uwięziony i teraz chcecie mi jeszcze Beniamina zabrać? Takie jakieś ostatnie wspomnienie jeszcze po Racheli. To tylko Beniamin jeszcze, bo przy porodzie Rachela zmarła. Jeszcze tego chcecie? I jakie słowa wypowiedział? Wszystko to zwaliło się na mnie. Tak. Tak wyglądało życie człowieka, o którym jest napisane, że go Pan miłował. I znów wracamy na drugą stronę, a mianowicie Ezaw, kim wtedy był? No, bogatym księciem. W 43, jak głód coraz bardziej dokuczał, to na co wreszcie decyduje się, bo musiał się na to w końcu zdecydować. Że pojadą po żywność pod jednym warunkiem, że Beniamin pojedzie. On spodziewał się tego, co może się stać. 11 wiersz mówi: i rzekł do nich Izrael, ojciec ich: jeżeli tak musi być, jeżeli już taki mój los, jeżeli już tak musi być, to uczyńcie tak. Nabierzcie do swoich worów najlepszych płodów ziemi, no może takich, jakie tutaj mamy, a może jeszcze wspanialsze. Nabierzcie do worów najlepszych płodów ziemi. Zanieście w darze temu mężowi trochę balsamu, trochę miodu, korzenie i miry, orzechów, migdałów. I wiersz 14. A Bóg Wszechmogący niech was obdarzy miłosierdziem u tego męża, aby wypuścił wolno tamtego brata waszego i Beniamina. A ja, to mówi człowiek, o którym jest powiedziane, że go Bóg miłował. A ja, jeśli mam być osierocony, to niech już tak będę, to niech już będę osierocony. Jakieś to smutne słowa. A jeżeli już tak moje życie ma wyglądać, a to było życie, o którym jest napisane, że go Pan miłował. Jeżeli to już tak musi być, to niech już tak będzie.
Jeżeli ja mam być taki osierocony i wszystko, co najcenniejsze dla mnie, to wszystko tracę, to niech już tak będzie. To powiedział, takie słowa wypowiedział człowiek, o którym jest napisane, że go Bóg miłował. I znów patrzymy na tą drugą stronę. A w tym czasie prawdopodobnie Ezaw był bogatym księciem. Wszystko mu się układało w życiu. Niczym się nie przejmował. I 45 rozdział, 28 wiersz, jeszcze tylko czytam. I rzekł Izrael: najważniejsze, że syn mój Józef żyje jeszcze. Pójdę zobaczyć, zanim umrę. Całe moje życie złe. Całe moje życie smutki. Całe moje życie tak wygląda, że co pewien czas Jakub powiedział: na mnie się to zwaliło. W żałości zejdę do grobu. Jeżeli już mam być osierocony, to niech już tak będzie do końca. Później jakaś taka radosna chwila, że jednak Józef żyje. Pójdę zobaczyć, że przynajmniej jeden taki jasny promień będzie w moim życiu. Chyba pod koniec mojego życia. Wiecie, w życiu to tak bywa, że niektórym słońce świeci z rana, niektórym słońce świeci w południe, a niektórym słońce zaświeci dopiero pod wieczór. Jeżeli chodzi o Jakuba, jego słońce zaświeciło pod wieczór dopiero. Ale popatrzmy teraz na koniec. Oto w objawieniu 21 rozdziale, wierszu, moglibyśmy czytać już od wiersza 9 na temat nowego Jeruzalem, mające chwałę Bożą, blask Jego i tak dalej. A szczególnie ja chcę przeczytać wiersz 12. Miasto ono potężny i wysoki mur miało, 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion Ezawa. Czy takie słowo tu jest napisane? Tak. 12 wypisane, 12 imion 12 plemion synów Izraela. Tak jest. Nieważne, jak się rozpoczyna. Nieważne, jakie w życiu przechodzimy problemy. Czasem, jeżeli chodzi o Jakuba, to możemy też podkreślić to, że te problemy on sobie nieraz sam spowodował. I Bóg go musiał wychowywać. I Bóg go wychowywał przez te wszystkie trudy, przez te doświadczenia wychowywał. Ale najważniejszy jest koniec. Czytamy, że przez trudy i przez noje. Ja kiedyś jeszcze będąc w domu, a zawsze dom kojarzy sobie z tym, że dużo śpiewaliśmy. Nawet brakowało już pieśni w śpiewniku, to ojciec sam tam tłumaczył pewne, jak umiał, pewne pieśni z śpiewnika niemieckiego czy z czeskiego i tam Kraczeite do Chanaanu czy jakieś tam inne pieśni. A jedną z pieśni, którą śpiewaliśmy: przez cierniste głogi, dokąd śpieszysz dal? Patrz na końcu drogi, na końcu drogi. Żywot, rozkosz, ból, jak również i nadzieja. I tak jest w życiu Jakuba, o którym jest powiedziane, że go Pan umiłował, że przez trudy i znoje, że nieraz powiedział, że w żałości schodzę do grobu. Tak.
I jedne nieszczęście nie zakończyło się, następne oczywiście przychodziło. Ale najważniejsze, abyśmy patrzyli zawsze, jak to wszystko się kończy. A w tym czasie Ezaw prawdopodobnie był bogatym księciem, któremu się wszystko układało. Ale gdy otwieramy Słowo Boże, objawienie, to tam czytamy: miasto święte, stolica wszechświata. I tam wypisane na bramach 12 plemion synów Izraela, synów Jakuba. I dlatego to jest to, że kiedy czytamy, że Pan nas miłuje. Przed chwilą tutaj moi młodsi koledzy czytali pewne wiersze, do których na zakończenie chcemy wrócić. Szczególnie z objawienia 6 rozdział jeszcze dodatkowo pragnę odczytać. 1 rozdział 6 wiersz. Że uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga Ojca swojego. Niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. Czytamy, że Bóg nie tylko nas zbawił jako mieszkańców ziemi, ale Bóg uczynił nas rodem królewskim, kapłanami, jakby przedstawicielami Boga, jakby Jego ambasadorami. Tu stolica wszechświata na naszą ziemię, to centrum dowodzenia całym wszechświatem. A ze zbawionych utworzy jakąś szczególną grupę, szczególną armię ambasadorów. I będziemy odwiedzać cały wszechświat. Tylko że tymi ambasadorami musimy już tu być na ziemi, jeżeli chcemy być w Królestwie Niebieskim. To jest to samo, co w liście Piotra jest później do Kościoła chrześcijańskiego powiedziane. Rodem królewskim, kapłanami. Dlatego, że nikt nie potrafi tak pięknie mówić o miłości Bożej jak mieszkańcy ziemi. Ja tak nieraz myślę o tym, że to Maria z Magdali, jeżeli to była ta kobieta, którą tam za włosy przyciągnięto, wiadomo czego, długie włosy wtedy były dowodem, słowami, że taką to jedynie można co? Ukamienować. Na więcej nie zasługuje. To była ta niewiasta, którą przyprowadza. Niektórzy uważają, że to była ta Maria z Magdali. Nieważne. Była niewiasta, którą przyprowadzono. A co Chrystus powiedział? Niewiasto, nikt cię nie potępił? Ja cię nie potępiam. Ale idź i więcej nie grzesz. Ja sobie wyobrażam, jak ta niewiasta, którą przyprowadzono i powiedziano, że tylko ją jeszcze można ukamionować, jak ona pięknie będzie mówiła o miłości Bożej. Ona szczególnej miłości Bożej doznała. A tak nieraz myślę w jakiejś takiej wyobraźni, że jak przekroczę próg niebios, to pójdę do tej kobiety i powiem: kobieto, Mario, takie imię, jakie prawdopodobnie miała, wiesz co, opowiedz mi o miłości Bożej. Bo tak jak ona pięknie o miłości Bożej opowie, której życie wyglądało tak, jak wyglądało, to nikt. A może powiem: wiesz, Mario, zaśpiewamy jakąś wspólnie razem w duecie jakąś pieśń na chwałę Bogu, na chwałę tego wielkiego, dobrego Boga. I dlatego nieważne, jak nasze życie wygląda. Nieważne, że nieraz we łzach to życie jest. Nieraz może podobnie jak Jakub mówiliśmy, no lepiej było umrzeć i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne, jak to wszystko się kończy. I będziemy ambasadorami. Dobrze, że wieczność będzie przed nami i odwiedzać ten cały niepojęty wszechświat i mówić o miłości Bożej, bo nikt tak pięknie nie będzie mógł mówić o miłości, jak ci, którzy tej miłości doznali. I dlatego to, co moi koledzy przed chwilą czytali,
Wracam oczywiście do tych wierszy z Księgi Daniela, rozdział 12, rozdział 12 i wiersz 1. W owym czasie, a szczególnie ostatnią część tego wiersza. W owym to czasie wybawiony będzie lud Twój, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. Wiecie, co jest najważniejsze? Abyśmy wpisani byli do Księgi Żywota. To jest najważniejsze. Nieważne, jakie życie jest, ale ważne, żeby ono się zwycięsko zakończyło, tak jak w życiu Jakuba. Możemy czytać jeszcze inny wiersz, który był przed chwilą czytany z Ewangelii Łukasza, 10 rozdział i wiersz 20. Wszakże nie z tego, tam poprzedni wiersz też możemy jeszcze doczytać, oto daję wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. I teraz 20 wiersz, który był czytany. Czytajmy go jeszcze raz. Wszakże nie z tego się radujcie, że duchy wam są podległe. Radujcie się raczej z tego, że imiona wasze w niebie są zapisane. Co jest najważniejsze? Aby nasze imiona, tak jak imiona synów Izraela, jego samego i synów, były zapisane tam na bramach Jeruzalem, aby nasze imiona były wpisane w księgi żywota. Jakie księgi? Baranka. Nie tylko wpisane, ale aby tam pozostały. I z objawienia 19 rozdział i 9 wiersz odczytajmy. Tu cały rozdział powinniśmy czytać, ale przeczytamy tylko jeden w zakończeniu. 19 i 9 wiersz. I rzecze do mnie, napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę. I rzeczy do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Że zbawieni, zaproszeni będą na weselną ucztę baranka. Tak jest. I cały rozdział, jak również i pewne fragmenty, które są zapisane w Wielkim Boju, że tam zaproszenie na ucztę baranka, potężny stół. Ja sobie wyobrażam, jak wspaniałe owoce tam będą. Dziękujemy za te owoce, które dzisiaj mamy. Ale jeżeli za chwilę będziemy te owoce spożywać i cieszyć się nimi i dziękować Bogu, to pomyślmy o tej uczcie, o której mówi Księga Objawienia, 19 rozdział, a szczególnie 9 wiersz, że tam jesteśmy zaproszeni i tam będzie wspaniała uczta. I czytamy, że usługiwał osobiście będzie kto? Jezus Chrystus. To jest najważniejsze. I dlatego też nie martwmy się nieraz w życiu, kiedy przyjdzie nam przeżywać no takie życie, jak przeżywał Jakub, który powiedział, w żałości zejdę do grobu. Na mnie się to wszystko złe zwaliło. To była szkoła, przez którą Bóg go prowadził. A następnie czytamy, że jego imiona zapisane są na bramach Nowego Jeruzalem. I dlatego czytaliśmy ze Słowa Bożego, aby Pan dopomógł nam, aby nasze imiona, nie jakaś pomyślność, większa czy lepsza, materialnie to różnie może być, żeby ta pomyślność, to nie jest to najważniejsze. Nie są najważniejsze jakieś wielkie czyny, których dopuszczamy się, których Pan dokonuje. Ale najważniejsze, aby było to, aby nasze imiona wpisane były do Księgi Żywota
baranka, który na to był już przed założeniem świata przeznaczony. I to jest najważniejsze. I dlatego też Bóg powiedział, że Jakuba umiłowałem. Nie do nas sąd należy, ale w tym samym czasie, gdy to wszystko przeżywał Jakub, o czym tylko krótko wspominaliśmy, Ezaw, który odrzucał miłość Bożą, nie był umiłowany przez Boga, bo odrzucał miłość Bożą, był bogatym księciem. Ale idźmy raczej drogą. Ja pamiętam, w zakończeniu podam, kiedy po raz pierwszy byłem w Australii, po jakimś dłuższym przerwie, i spotkałem tam i studentów byłych naszej szkoły, i rodziny, i wyznawców, i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiałem się, jakie w zakończeniu przekażę im poselstwo. Modliłem się o to, aby Bóg dał mi jakieś szczególne poselstwo dla tych ludzi, którzy tam znaleźli się na tym kontynencie kraju, zwłaszcza to pierwsze pokolenie. I powiedziałem im niektóre podobne myśli, jakie dzisiaj przekazałem. I powiedziałem im też, gdy to pierwsze pokolenie, które w trudach tam było, gdy widzę spalone twarze od słońca, przedwcześnie twarz pomarszczona, przedwcześnie włosy posiwiałe i widzę spracowane ręce, twarde ręce od ciężkiej pracy, którą mieli tam na początku zwłaszcza, to cieszcie się z jednej rzeczy. To pamiętajcie, Jakubie, dziwne są drogi twoje. Może dziwne są drogi wielu z was, którzy tam się znaleźliście. Dziwne są drogi. Może nieraz pytaliście, dlaczego akurat nie taką drogą musieliśmy iść. To cieszcie się z jednej rzeczy, a mianowicie, że imiona wasze są wpisane w księdze żywota baranka i uczyńcie wszystko w łączności z Bogiem, przyjmując Jego ofiarę, aby te imiona zostały tam zapisane na trwałe. Aby kiedy Chrystus przyjdzie, nas wszystkich zabrał do nowego Jeruzalem i aby nas zabrał i abyśmy brali udział w tej uczcie baranka i korzystali z tych wspaniałych darów, które Bóg daje. Myślmy też o tym, kiedy będziemy spożywać te dary, które zostały przyniesione, i przeżywajmy również i tą ucztę, i te wspaniałe dary, jakie będą w Królestwie Niebieskim. Nie martwmy się tym, jakie życie. Nie martwmy się tym, że wiele smutku było. Nie martwmy się tym, że nieraz podobnie jak Jakub musieliśmy pewne rzeczy wypowiadać. Nie martwmy się. Tak jak Chrystus powiedział, a co powiedział? Nie cieszcie się, że wielkie rzeczy dokonujecie, ale cieszcie się najwięcej z tego, że wasze imiona są zapisane w księdze żywota baranka. Jest to na pewno naszym życzeniem, naszą modlitwą, aby te imiona nie tylko były wpisane, ale były aż do tego dnia, kiedy Chrystus zakończy swoją służbę w niebieskiej świątyni i powie: wykonało się, i przyjdzie po tych, których imiona są wpisane do Księgi Żywota. Niech Bóg nas w tym prowadzi, błogosławi, aż do tego wspaniałego dnia. Amen.